Zamieszczono im dodatki za pracę w nocy i za pracę w weekendy. Duża część z tych osób zarabiała poniżej płacy minimalnej, a związkowcy i pracownicy nie mogli się doprosić spotkania i rozmów. Już dzisiaj te kredyty co miesiąc stają się po kilkaset złotych większe. Młodzi ludzie nie mają innej możliwości, żeby się wyprowadzić, niż wziąć po prostu kredyt. Dzień dobry, ja nazywam się Filip Waligórski i witam Państwa w naszym programie podwóg.com. Naszym dzisiejszym gościem jest wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego Lewicy Magdalena Biejat. Witam Pani poseł. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Pierwsze i podstawowe pytanie. Skąd pani dzisiejsza wizyta w naszym mieście? Przyjechałam tutaj na zaproszenie Związku Zawodowego Personelu Pomocniczego w Ochronie Zdrowia. To, są, to jest związek reprezentujący takich pracowników szpitali, jak na przykład salowe, czy pracownicy administracji, czy pracownicy gospodarczy pierwszy taki związek w Polsce, który zrzesza te osoby i zaprosili nas tutaj dlatego, że od wielu miesięcy próbują namówić przedstawicieli szpitala, dyrekcję szpitala do rozmów na temat fatalnych warunków wynagrodzenia w szpitalu i na temat, tego, że, na temat tego, że obcięto im dodatki za pracę w nocy i za pracę w weekendy pod pretekstem wymienienia ich na dodatki covidowe, które już teraz się skończyły. No a tutaj mamy do czynienia z osobami, na których w bardzo w dużej mierze stoi praca szpitala, zwłaszcza w czasach COVID-u. Widzieliśmy to bardzo wyraźnie. To są osoby, które sprzątają, które dezynfekują, które mają bezpośredni kontakt z zarazkami, a jednocześnie wynagradzane są niezwykle, niezwykle nisko ich praca, a ich praca tymczasem zasługuje na to, żeby ją docenić. Jesteśmy więc tutaj po to, żeby, żeby pomóc w mediacjach, pomóc w rozmowach. Dzięki, dzięki naszemu pojawieniu się udało się umówić spotkanie Okrągły Stół z uczestnikami z przedstawicielami zarówno pracowników jak i szpitala jak i urzędu miasta. Więc bardzo się cieszę na te rozmowy i mam nadzieję, że zakończą się sukcesem. Jakich zmian konkretnie oczekują związkowcy? Związkowcy na tym etapie oczekują podniesienia pensji pracowników o 500 zł na rękę. To jest propozycja wyjściowa z którą wychodzą. I no i zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyniknie. Przy czym pamiętajmy, że do niedawna duża część z tych osób zarabiała poniżej płacy minimalnej, a więc te pensje naprawdę są bardzo niskie. I dzisiaj w czasie galopującej inflacji, w czasie rosnących kosztów życia, które odczuwamy przecież wszyscy no naprawdę osoby, na których w bardzo dużej mierze stoi. Opieka nad pacjentami i zapewnienie dobrych warunków, higienicznych warunków pracy wszystkich pracowników szpitala jest kwestią bardzo kluczową. Po prostu poprawienie ich warunków pracy, po to, żeby po prostu mieli jak wiązać koniec z końcem. Myśli Pani, że władze szpitala przystaną na tutaj propozycje związkowców? Ja liczę na otwartość władz szpitala na rozmowę i zrozumienie. Dla potrzeb życiowych pracowników. Odpowiedzialnością każdego szefa jest zadbanie o to, żeby, żeby pracownicy pracowali w dobrych warunkach i żeby, żeby zarabiali godnie. Cieszę się, że Związek Zawodowy tutaj wspiera pracowników. Cieszę się, że mogę jakoś pomóc. Mam nadzieję, że ta pomoc, że ta pomoc rzeczywiście przełoży się na, na wreszcie konkretne rozmowy, bo na razie ta współpraca z, z, z ograniczała się do wymieniania pism z których niewiele wynikało związkowcy i pracownicy nie mogli się doprosić spotkania i rozmów dzisiaj wreszcie do tych spotkań do tych rozmów dojdzie i to jest już pierwszy duży sukces W ostatnim czasie Rada Polityki Pieniężnej radykalnie podnosi stopy procentowe zaproponowaliście państwo jako lewica zamrożenie stawki WIBOR dla kredytobiorców czy mogłaby Pani przybliżyć naszym widzom o co konkretnie chodzi w tym postulacie? Oczywiście. Stawka WIBOR to jest taki przelicznik ustawy, który ustawiają między sobą banki. I on jest, zależy od stóp procentowych. kiedy rosną stopy procentowe, rośnie WIBOR. I dlaczego nas to interesuje? Dlatego, że WIBOR jest częścią składową naszych rat w kredytach hipotecznych. To dlatego właśnie z każdym podniesieniem stóp procentowych rosną raty kredytów. Osób, które te kredyty zaciągnęły na mieszkanie. I to jest sytuacja dramatyczna, bo już dzisiaj bardzo wiele osób nie jest w stanie spiąć budżetu domowego. Już dzisiaj te kredyty co miesiąc stają się po kilkaset złotych większe, co w dzisiejszych warunkach jest dramatem dla wielu rodzin. I dlatego zaproponowaliśmy zamrożenie tej stopy z poziomu z grudnia 2019 roku, co oznaczałoby de facto obniżenie dzisiaj, dzisiejszych rat, dlatego że uważamy, że Zwykłe rodziny, gospodarstwa domowe nie mogą płacić, nie mogą padać ofiarą walki z inflacją. Z inflacją należy walczyć, ale nie kosztem tych ludzi. Dlatego nasza propozycja dotyczy tych osób, które wzięły kredyt na pierwsze mieszkanie. Nie dotyczy osób, które biorą kredyty po to, żeby kupować sobie następne mieszkania jako inwestycje. Tutaj no, to jest kwestia ryzyka, wiadomo. Każdy decyduje w miarę możliwości, tak jak chce. Natomiast wiemy, jaki jest rynek mieszkaniowy w Polsce. Wiemy, że bardzo często y, młodzi ludzie nie mają innej możliwości, y, żeby się wyprowadzić, niż y, wziąć po prostu kredyt, żeby móc mieszkać y, i założyć rodzinę i wyprowadzić się od rodziców. Więc tutaj mamy do czynienia z osobami, które nie miały innego wyjścia, które dzisiaj płacą y, za wysoką cenę za y, sytuację. I uważamy, że odpowiedzialnością rządu jest nie tylko walka z inflacją, ale Również w tym czasie zadbanie o osoby, które potrzebują osłony przed tą bardzo trudną sytuacją. I położyliśmy to rozwiązanie na stole oczekujemy, że rząd po prostu je przyjmie, bo to jest dobrze napisana ustawa, to jest dobre rozwiązanie, i to jest rozwiązanie, które od zaraz może pomóc, a przy tym nie niesie żadnych ze sobą dodatkowych kosztów z budżetu państwa. Nie musimy za to dopłacać. Wystarczy po prostu, że banki zarobią trochę mniej. Dużo się ostatnio mówi na temat ewentualnego zakończenia. Importu rosyjskich surowców energetycznych. Jeśli do, takiego, jeśli do takiego zaprzestania dojdzie, jak lewica widzi, widzi kwestię zabezpieczenia energetycznego Polski? Czy, czy, takie, czy takie radykalne kroki nie doprowadzą do tego, że no zwykłym Polakom zabraknie po prostu energii elektrycznej? Potrzebujemy, na szczęście, Polska jest stosunkowo na tle Unii Europejskiej stosunkowo mało uzależniona od surowców, od surowców kopalnych, chociażby w porównaniu z Niemcami, nasze uzależnienie od gazu z Rosji jest zdecydowanie drastycznie mniejsze. Natomiast oczywiście to nie znaczy, że takie sankcje nie odbiją się na naszej gospodarce, jak i na całej gospodarce europejskiej. I oczywiście musimy podjąć odpowiednie kroki. W Polsce to oznacza to będziemy musieli kupować gaz. Z innych źródeł. I wiemy, że możemy kupować ten gaz, zwiększyć dostawy gazu z krajów Unii Europejskiej, chociażby z Norwegii, ale także z krajów z chociażby arabskich. Natomiast to, czego potrzebujemy, to raczej nie stoimy przed obawą, że zabraknie nam surowców, tylko tego, że te ceny nadal będą rosnąć że będą rosnąć ceny paliw. I tutaj potrzebujemy konkretnych rozwiązań. Potrzebujemy z jednej strony <laughs> przepraszam, potrzebujemy z jednej strony Stworzenia europejskiego rynku gazu, po to, żeby nie było już tak, że każdy kraj negocjuje te ceny osobno, tylko żebyśmy negocjowali je jako cały rynek unijny. Dzięki temu będziemy mieć dużo większą kartę przetargową, żeby te ceny negocjować i zbijać. Po drugie, oczekujemy również od Unii Europejskiej, że stworzy nowy. Bardzo zdecydowany projekt funduszu dopłat dla tych gospodarek, które na takie sankcje się zdecydują i które będą cierpieć z powodu obcięcia dostaw z Rosji. To jest rzecz konieczna. Wiemy, że Unia Europejska potrafi takie rzeczy robić. Całkiem niedawno przyjęliśmy Europejski fundusz odbudowy po to, żeby podnieść gospodarkę europejską po COVID-zie. Dziś potrzebujemy kolejnego funduszu, kolejnych dopłat po to, żeby właśnie mieszkańcy Unii Europejskiej, w tym Polski, nie cierpieli. Z Powodu drastycznych dostaw, drastycznych podwyżek energii. I kolejna rzecz, której, której potrzebujemy wreszcie, jako partia razem apelujemy o to do rządów unijnych, to jest zakaz zamykania elektrowni jądrowych. Bo dzisiaj, kiedy mówimy o naszym bezpieczeństwie energetycznym, nie możemy tego mówić, rozważać w oderwaniu. Od po prostu odejścia od paliw kopalnych, bo dzisiaj mamy problem z uzależnieniem się od Putina. Dzisiaj płacąc rachunki za paliwa z Rosji, tak naprawdę finansujemy wojnę Putina. No ale prawda jest taka, że kiedy będziemy przenosić nasze źródła w inne miejsce, będziemy kupować z innego miejsca, to bardzo często będziemy kupować te, te paliwa od innych dyktatorów. To się musi skończyć, dlatego konieczne jest, konieczne jest stawianie również na energetykę jądrową, a dzisiaj niestety mamy sytuację, w której Niemcy planują zamknięcie kolejnych trzech takich elektrowni. I naszym zdaniem Unia Europejska powinna jasno powiedzieć: to nie jest w naszym interesie, zakazujemy zamykania elektrowni i kładziemy jak największy nacisk na to, żeby tę energię ze słońca, z wiatru i z atomu rozwijać. Wydaje się, że wokół, wokół tematu energetyki jądrowej można zbudować w Polsce taką Niezbyt tradycyjną, opierającą się o podziały prawica, lewica, koalicję, bo zarówno Konfederacja, jak i Prawo i Sprawiedliwość i państwo, chyba też Polska 2050 właśnie wspierają energetykę jądrową. Czy myśli pani, że można by było, nie wiem, przygotować jakieś wspólne tutaj rozwiązania na tak szerokiej platformie, wspólne jakieś wspólne plany długofalowe przygotowywać? Nie wiem, myślę, że. Gdyby rząd jest... oczywiście był otwarty, tak? Oczywiście, no to jest kwestia otwarcia, otwartości rządu, ale myślę, że wielokrotnie i Polska 2050 i Lewica udowodniliśmy, że tam, gdzie uwa uważamy, że rozwiązania są słuszne, potrafimy je po prostu wspierać, niezależnie od tego, czy wyszły z prawej, z lewej strony, czy z centrum spektrum politycznego. W mojej ocenie najważniejsze jest to, żeby, żeby po prostu Polska się rozwijała, żebyśmy chronili naszych obywateli przed różnymi kryzysami, z którymi się musimy w ostatnich latach mierzyć. I jeśli jednym z elementów jest właśnie inwestowanie w odnawialne źródła energii, czyli w wiatraki, w panele Słoneczne i w Atom, i będziemy rozmawiać z każdym, kto będzie gotów, żeby taki program budować. Bo dzisiaj to jest kwestia naszego bezpieczeństwa i dzisiaj widać wyraźnie, że nie możemy pozwalać na uzależnienie się od tych paliw kopalnych nie tylko ze względu na katastrofę klimatyczną, która nam grozi, ale również ze względu na dużo bardziej bezpośrednie dzisiaj zagrożenie militarne ze strony Rosji. I, I to jest po prostu kwestia polskiej racji stanu, to jest kwestia racji stanu Europy. I każdy, każdy kto słucha naukowców, kto słucha, kto widzi, jak wygląda dzisiaj miks energetyczny, musi zrozumieć, że. że bez energetyki atomowej nie damy rady wystarczająco szybko od tych paliw się uniezależnić. Oczywiście w przyszłości powinniśmy robić wszystko, żeby w tym miksie najwięcej było, e, najwięcej było tych odnawialnych źródeł energii, no, ale wiemy też bardzo dobrze, że Niestety, słońce czasem jest, czasem nie ma, czasem wieje, czasem nie wieje, i potrzebujemy w tym całym naszym miksie takiego elementu, który będzie stały który nie będzie zależny od warunków klimatycznych. Nasz kraj, w związku z toczącym, toczącą się na Ukrainie wojną, został doświadczony największym chyba w naszej historii kryzysem migracyjnym. Do naszego kraju napłynęło ponad 2,5 miliona ludzi na tą chwilę. Co lewica uważa na temat finansowania pomocy tym ludziom? Czy ciężar, czy ciężar właśnie pomocy Ukraińcom powinien spoczywać na państwie polskim i na obywatelach, w których domach większość uchodźców się obecnie znajduje? Czy może powinniśmy zabiegać o wsparcie ze strony państw zachodnich, Unii Europejskiej? To, co się wydarzyło w Polsce, to jest rzeczywiście rzecz bez precedensu. I cały świat patrzył ze zdumieniem, jak niezwykle zorganizowani i gotowi do wyniesienia pomocy potrafią być Polacy. I nie, nigdy dość doceniania i podziękowań dla Polek i Polaków, którzy po prostu w tym pierwszych tygodniach kryzysu, zwłaszcza po prostu otworzyli swoje domy, otworzyli swoje serca, poświęcili czas i pieniądze na to, żeby, żeby naszych sąsiadów ratować. I, ale to jest prawda, że. Nie możemy zrzucać tej odpowiedzialności na polskich obywateli, nie możemy ich jej również całkowicie oczekiwać, że Polska poradzi sobie sama, bo to jest ogromne obciążenie i organizacyjne, i finansowe. Obciążenie, z którym radzimy sobie naprawdę dobrze. Chciałabym to podkreślić, ale uważam, i uważa tak, cała lewica, i wnioskowaliśmy też o to już kilka tygodni temu, także wnieśliśmy ten projekt na spotkanie z premierem, że. Polska i inne kraje, które przyjmują uchodźców, powinny otrzymać i wsparcie Unii Europejskiej, bo dużo się mówi w Unii Europejskiej o solidarności i to bardzo dobrze, ale dobrze by było też, żeby te słowa przekuwały się na czyny. My oczekujemy, że kraje, które przyjmują uchodźców, będą otrzymywać bardzo konkretne wsparcie finansowe. Naszym zdaniem, po naszych wyliczeniach, powinno to być 500 euro na uchodźcę miesięcznie. Nie dla konkretnego uchodźcy, tylko po prostu. Taki przelicznik dla kraju, który przyjmuje za każdego uchodźcę 500 euro. To pozwoli dostosować. Um... Naszą infrastrukturę to pozwoli dać odpowiednie wsparcie samym uchodźcom, ale wiemy, że to jest też obciążenie dla ochrony zdrowia, dla, dla naszego systemu edukacji organizacyjnej. I, i dzisiaj, dzisiaj ten, to wszystko się udaje w dużej mierze dzięki temu, że nauczyciele, lekarze, pielęgniarki, przedstawiciele administracji publicznej po prostu wypruwają sobie żyły, żeby, żeby ten system podtrzymać. I dzięki temu to wszystko dobrze działa, a więc należy nam. Się po prostu to wsparcie, skoro. A druga rzecz, której, która powinna się również wydarzyć w naszej opinii, to stworzenie europejskiego mechanizmu gościnności. To znaczy stworzenie takiego systemu, w którym te kraje, które będą chciały przyjąć do siebie uchodźców z Ukrainy, a wiemy, że Duża część też z nich już wyjechała. Będą to robić w sposób zorganizowany, w sposób skoordynowany, przedstawiać dokładnie, ile osób, w jakich warunkach są w stanie przyjąć, tak żeby te informacje docierały do krajów, które dzisiaj przyjmują uchodźców, i żeby można było w sposób uporządkowany tym osobom proponować wyjazd gdzie indziej. Wiemy, że duża część z nich chce zostać blisko swojego kraju, bo chcą jak najszybciej do niego wrócić, ale jest też taka część, która, która jest gotowa skorzystać z oferty krajów bardziej na zachód od Ukrainy. I, I tutaj też oczekiwalibyśmy tego typu solidarności. Tym tematem zakończymy dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem była wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego Lewicy, Magdalena Biejat. Dziękuję za rozmowę. Pani dziękuję poseł. bardzo. Dziękuję. A państwu dziękuję za uwagę i zapraszam do obserwowania naszych profili na YouTube, Facebooku, Instagramie oraz Twitterze.